Dzień dobry, witam Was w ostatnim vlogu z LA, bo mam nadzieję, że poprzedni oraz vlogmasy już widzieliście. Jestem na spacerze na mojej dzielni, czyli w Marinie del Rey. Jest przepiękny dzień i idę sobie na Venice Beach posiedzieć i popisać. Także zapraszam Was na kolejny film z serii Przygody z Los Angeles. Myślę, że mogę być trochę uprzedzona, bo mnóstwo osób mówiło mi, że Venice jest okropne i przedeklamowane i powiem Wam szczerze, że taki tutaj jest badzie, jeśli chodzi w ogóle o te wszystkie stragany, że kompletnie mi takie mate nie odpowiada. Tam na plaży było super, ale ten cały właśnie tutaj boardwalk, nice. To był oficjalnie najlepszy posiłek, jaki jadłam do tej pory w Stanach. Także polecam serdecznie Cafe Gratitude, bo tam wrócę. A teraz mały spacer po Abbot Kinney i po ślicznych, inspirujących butikach. Oczywiście, jak to ja, miałam jakieś 1000 godzin, żeby się wyszykować, a dopiero teraz mam 3 minuty do wyjścia. Latam jak szalona i słuchajcie, jadę do teatru. Założyłam moją sukienkę czarną, w ogóle podniosłam się aż, sukienkę czarną z ceremonii ukończenia studiów i jadę na sztukę z Andym Garcia. Sztuka nazywa się Key Largo. Zamówiłam sobie bilety wiele tygodni temu. Chciałam po prostu zobaczyć jakąś znaną postać z Hollywood na scenie. Także jadę na trochę na drugi koniec miasta. Właśnie wzywam taksę i módlmy się, że dojadę na czas. Cały ranek dzisiaj pracowałam, szykowałam dla Was grafiki promocyjne na Black Friday, także mam nadzieję, że ci z Was, którzy chcieli, to kupili sobie codzienniki i e-booki. Strasznie jest słonecznie, oczywiście to jest coś pięknego. A teraz idę na kawę i lunch z kolegą. Także może jeszcze pochodzę po Venice, muszę zrobić parę zdjęć codziennika. Prawda, jest mega jasno. Słucham sobie podcastów i trochę za głośno, aż mi tutaj dzwonią w uszach. W każdym razie chciałam Wam tylko powiedzieć, że o ile się nie mylę, to teraz jest też super akcja codziennikowa, także wbijcie do mnie na Instagrama i do jednego z wcześniejszych filmów z tego miesiąca, bo od lutego rusza bardzo super inicjatywa u mnie. Sesja codziennikowa z znakiem moich kamieni, o których Wam potem jeszcze może poopowiadam. No i najpiękniejszy widok na świecie. To jest chyba najcudowniejsza jeszcze impreza, ta godzina. Jest na plaży, jest listopad, jest pięknie. Słuchajcie, The Butcher's Daughter. Było bardzo smacznie. Wziąłem sobie carbonarę z siedziałam tutaj, kochani, dobrą godzinę i patrzyłam, jak sobie jeżdżą. Kochani, musiałam uwierzyć ten moment. Za mną znak Venice. Proszę się, kochani, po Abbot Kinney i idę właśnie tutaj z pierwszego supermarketu, czyli do EU. Słuchajcie, pomyślałam, że zrobię mały przegląd spożywczy, bo kupiłam parę fajnych rzeczy ostatnio. Pierwsza rzecz, którą testuję od jutra, to będzie mleko
lniane. Jestem bardzo ciekawa. Tutaj jest mnóstwo fajnych kombucz. Ja kupiłam sobie Love kombucha jaśminowo-lawendowa na bazie zielonej herbaty. Mam obsesję na punkcie tych toników. One są z ekstraktami z różnych superfoodsów i akurat była przecena, więc wcześniej piłam też jakiś lawendowy. Raz piłam cayenne, a to jest hawajski imbir. Odkrycie totalne. To są te chipsy na bazie czarnej fasoli. No po prostu skład jest genialny. Polecam całym sercem i tak samo te Mary's Crackers, które widzieliście wcześniej. Kolejna rzecz to też już taka kultowa granola z genialnym składem Purely Elizabeth. Słuchajcie, to jest nacho cheese wegański na bazie ziemniaka i marchewki, więc to jest jakiś kosmos. Aczkolwiek ma trochę dziwny, troszeczkę dziwną konsystencję, dziwną strukturę. To jest coś, co polecam, moja koleżanka Agata, słuchajcie, jak była w Stanach i w końcu będę to testować jako deser. To jest czekoladowy hummus, po prostu deser czekoladowy na bazie ciecierzycy. No, a tu mamy jogurt, który chciałam przetestować od dawna, czyli Koyo, cudowny, naturalny jogurt kokosowy, także no, aż mi ślinka cieknie. Postanowiłam sobie włączyć jakiś serial, pierwsze co widzę, Golden Gate. San Francisco wzywa. Powiem wam dobijającą rzecz, słuchajcie. Strasznie mi się tutaj odechciało gotować, bo chodzę po knajpach, kupuję sobie jakieś turbo fajne przekąski. Nie wiem, co na to moje zdrowie, ale za to mój lęk się cieszy i nawet na śniadanie robię granulę. Znaczy, kupuję granulę. Co się dzieje? Słuchajcie, jutro znowu będziemy latać po restauracjach, zresztą zobaczycie. Kochani, może nie wygląda, ale to śniadanie, czyli granola z ciepłym mlekiem, cynamonem i jeżynami, to życie. Życie! Deszczowy dzień w domu, czyli Karo gotuje bowl z komosą, awokado, pomidorkami, kolendrą, dipem serowym i orzechami. Dzień dobry, jestem w Santa Monica i dzisiejsza historia życia to to, że obudziłam się w ponury deszczowy dzień, po czym stwierdziłam, że mimo wszystko się zbiorę, wyszłam około 13, pogoda się zmieniła i jest po prostu przepięknie, także jadę sobie do West Hollywood i na, czy nie, najpierw Rodeo Drive, potem West Hollywood, Melrose i pochodzę po streetowych butikach, żeby poszukać czegoś dla mojego braciszka. Ubrałam się idealnie, słuchajcie, na Rodeo Drive, po prostu jak lump w trampkach i podartych gaciach. Pozdro. Stwierdzam, że taki vintage shopping kompletnie nie jest dla mnie. Ceny są z kosmos, te rzeczy idą po kilkaset dolców. Plus jest tego tyle, że musiałabym spojrzeć na każdą rzecz. No, przytłacza mnie to troszeczkę. Co ciekawe, szukam prezentu dla mojego brata na święta i na 18 i idzie mi fatalnie. Z dedykacją dla Kuby jest to sklep, do którego bardzo chciałby przyjść. Ściana ze skrzydłami, sobie dębie. A oto powód, dla którego cała wycieczka była skoncentrowana na tej części miasta, czyli słynne LACMA. Efekt, słuchajcie, jest przepiękny. Tysiąc lat później wybrałam to, co chciałam i idę na taksówkę. Słuchajcie, moja ekscytacja sięga zenitu, bo byłam w Veggie Grill i zamówiłam bowla z kurczakiem w panierce. Także mój głód jest na mega wysokim poziomie, dlatego lecę. Kochani, dzisiaj mamy święto dziękczynienia, więc na dobry początek dnia idę na hot jogę, czyli na jogę w temperaturze jakieś 35 stopni. Jest dzisiaj obrzydliwie, pada, więc idę się wypocić, a potem wam powiem, co się dzisiaj szykuje. Cudowna pogoda w LA, a ja idę tam. No
mój wygląd mówi sam za siebie. Zdecydowanie wyglądam jak osoba, która wyszła z hot jogi. Słuchajcie, to był 45-minutowy flow. Jestem czerwona jak burak, po prostu kapał ze mnie pot. Najlepszy detoks, najlepszy. Polecam i nie wiem, czy w ogóle mnie słychać. 5 minut i jestem w domku. Mieszkam tutaj zaraz po prawej stronie. Czas się naszykować. Słuchajcie, nie od dziś wiadomo, że bowle to moja specjalność. Dopiero co wyszłam do domu, ale po treningu trzeba zjeść białko, więc mam komosę z radkami. W zasadzie to samo co wczoraj, tylko dodałam tahini i dodałam jeszcze fasolę czarną, którą podgrzałam z kuminem. Już nie mogę wytrzymać i muszę wam powiedzieć, o co chodzi. Słuchajcie, moja znajoma, z którą byłam 3 tygodnie na kawie, zaprosiła mnie na kolację z okazji Święta Dziękczynienia w hotelu Waldorf Astoria w Beverly Hills, ponieważ jej chłopak jest tam szefem kuchni i zaprosił nas za free. W ogóle, słuchajcie, ja nie wiem jak to się dzieje. Jestem tak wdzięczna, tak przeszczęśliwa, żeby nie było, napisała mi, że ta kolacja kosztuje normalnie $160. Więc ja, nie wiem, wygrałam życie, także zabieram was ze sobą i to będzie niesamowite doświadczenie. Dobrze, że wzięłam akurat jedną ładną sukienkę, także pokażę wam, co się ubieram i muszę za jakieś pół godziny lecieć. Zastanawiałam się, czy będzie mi dane założyć tę sukienkę, którą może kiedyś widzieliście z Coco World i jak się okazuje, tak, ona ma tutaj takie piękne marszczenie, rozporek i słaba widoczność w tym świetle. Do tego mam tylko niestety te botki, moją kurteczkę, torebka i lecę. Moja koleżanka poszła wypłacić kasę. Jestem u niej w aucie i zaraz będziemy w hotelu Waldorf Astoria w Beverly Hills na kolacji. Ja nie mogę w to uwierzyć. I mean, she's too excited. She's beautiful. Oh, okay, good girl. Little fox. Oh, it looks... Hi! Hello, Missy! Hej, właśnie wróciłam w LA. I chciałam się z wami szybko podzielić moją opinią. Otóż całe to miejsce i obsługa były niesamowite. Wszystko było smaczne i spędziłam wspaniale czas. I to były najbardziej niesamowite, wymarzone pierwsze święta dziękczynienia w ogóle na świecie, w moim życiu. Natomiast powiem wam, że niestety, ale nadal szefowie kuchni, nawet tak renomowanych restauracji, mają mało wegańskiego polotu. Bo dostałam po prostu sałatkę z winegretem, dostałam grillowaną dynię z jakimś wymyślnym pire, którego wcale prawie nie było, warzywa w postaci brukselki, szpinaku i grzybów. To było ok, wszystko było po prostu w oliwie z drobiną soli i pieprzu, ale kompletnie bez szału, deseru nie zrobili, bo nawet nie mieli pomysłu, co mogło być, owoce przynieść. Więc uważam, że jak na Waldorf Astorie, to małe doświadczenie z roślinnymi rzeczami, ale było smaczne i po prostu było wspaniale. Także cudowny wieczór, jestem mega, mega, mega wdzięczna za święto dziękczynienia i teraz będę sobie już odpoczywać w domku. Także po dzisiejszym zajęciach hot jogi już powoli czuję to, natomiast jutro widzę się znowu z Julią, a potem idę znowu na jogę, także będę w końcu w formie, bo póki co to jedyne co robiłam, to po prostu chodziłam. Także uprzedzam, że wypiłam jedno wino i chyba to szło mnie słychać, bo taką właśnie mam głowę. Na deser przyszłam do domu i mam kanapkę lodową, bezglutenową, zdrową. Może wam potem pokażę markę, bo jestem w szoku. Dla mnie to jest po prostu coś pięknego. I tutaj, o, tutaj tak samo, to jest taki, moim zdaniem to jest taki kolonialny właśnie styl, ten po prawej, tak, z tymi balustradami, a to znowu taka obok hiszpańska, to się mówi hacienda.
No, cała ta uliczka jest po prostu przyurocza. Ten nowoczesny. Tak, i też, tak, no właśnie, jest nowoczesny. Bardzo pasuje, ale no, też jest ładny. Też uważam, tak, że jest bardzo ładny, ma klimat. Tak. Ale o Jezus, ten mi się bardziej podoba. Ja to jednak lubię siding, zawsze lubiłam siding, moja mama zawsze to krytykowała. A ja uważam, że on jest ekstra i to jest taki kolonialny domek. O, no tak, jest po prostu przepięknie. I to znowu hiszpański. Nie, no, mieliście nie ten eklektyk. Proszę, ktoś tutaj mieszka, pozdrawiam. Słuchajcie, poprosiłam Julię, żebyśmy zatrzymały się, bo zobaczyłam najfajniejszy dom na ziemi. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale po prostu jest niesamowity. Cały ten dom wygląda jak mozaika. Jest naprawdę, no, niesamowity, nie mogę się napatrzeć. Testuję kolejne pyszności z Veggie Grill. Ha, na tapecie było San Francisco. I no co, wracam, kochani, wracam. Nie wiem, czy baconowe mac and cheese to najlepsza opcja przed jogą w upale, no ale cóż. Tak wygląda twarz osoby, która poszła na hot jogę nie zmywając makijażu, a raczej nie zmywszy makijażu. Było warto, ale ledwo żyję. Właśnie idę spełnić swoje duże marzenie, czyli zobaczyć kanały na Venice, czyli dom nad taką rzeczką. Tak pięknie, że ja nie mogę się napatrzeć. Po prostu te domy, moja mama po prostu to oszalała. Thank you.